where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold. I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. Panie Shelby, mam tutaj tego śmieć, co on strzelał. Gdy go pojmaliśmy, jeszcze żył. Zdążył się jeszcze nacierpieć, zanim go zabiliśmy. Wolfgang liczy, że to cię czegoś nauczy. Przepraszam cię, Wayne. Nie tak to zaplanowałem. Następnym razem już lepszych ludzi. Jeśli zdradzisz Wolfganga, skończysz gorzej niż on. Wolfgang pozwoli ci żyć. Nie spieprz tego. Zejdź mi z oczu, garniturku. Trzeba zdać mi lepsze rzeczy niż włożenie trupów. Ten razem, jak się spotkamy, nie będę już taki miły. I vice versa. Now I've been out in the desert, just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know. Spoczywaj w pokoju. Będzie nam ciebie brakować. Do zobaczenia po drugiej stronie, Wayne. Słuchajcie, nadeszły ciężkie czasy. Straciliśmy ostatnio zbyt wielu dobrych ludzi. Nie będę tolerował świata, w którym moi przyjaciele umierają na marne. Nie mam zamiaru współpracować z mordercą naszych ludzi. Chwilowo musimy słuchać rozkazów Wolfganga, ale gdy nadejdzie odpowiednia chwila, zaatakujemy i pomścimy poległych braci. Aktualny cel jest Billy Kimber. Czekam na rozkazy Wolfganga, co dokładnie mamy zrobić. Słuchaj, Tommy, tak nie można. Dobrze wiesz, że Wolfgang jest nikim innym, jak tylko bezwzględnym mordercą. Ufanie i współpraca z nim to błąd. Zrozum to, Tommy. Proszę cię. Arturze, dobrze cię rozumiem, ale na razie nie mamy wyjścia. Jeśli mu się postawimy, to skoczymy gorzej do naszych poległych ludzi. Na razie współpraca z nim to jedyne wyjście. To niemoralne. Wiem, że chcesz dla nas jak najlepiej, ale tak po prostu nie można. Ty jesteś zły człowiek i ty dobrze o tym wiesz. Nie chcę pracować z tym gościem. Zrozum, że nie mamy wyjścia. Jeśli przeciwstawimy się Wolfgangowi, to on zabije nas wszystkich. Jest bezwzględny. Wiesz, jak ostatnio skończyło się działanie przeciw niemu. Obiecuję, że jeśli nadejdzie odpowiedni moment, zrobimy co trzeba. Na razie skupmy się na Kimberze. Okej, Arturze? Wiesz, Tommy, że za tobą pójdę wszędzie.
Jeśli tak jest twoja decyzja, to jestem z tobą. Ale naprawdę liczę, że szybko go dopadniemy. Dzięki za zrozumienie, Arturze. Mary, spokojnie. Pomścisz twojego brata Wayne'a, ale nie teraz. Wolfgang jest zbyt potężny, a gdy nadejdzie odpowiedni moment, to ruszysz z nami. Obiecuję ci to. To Wolfgang. Nie mów mu, kim jesteś. Udawaj mą kuzynkę. Tommy, mam robotę. Ot tak, wchodzisz do mojej fabryki, zabijasz mojego pracownika i mówisz, że masz robotę? Mówi to Tommy Shelby, który bez powodu rozpędzał strzelaninę w mojej fabryce. A w ogóle co to za dziwka? Moja krewna przyjechała na pogrzeb. Nie nazywaj mnie dziwką. A jak? Szmatą? Spokojnie, nie chcemy żadnych problemów. Ale będziesz kurwa miał, jeśli nie wykonasz mojego polecenia. Teraz słuchaj. Jutro w południe przez Sheffield będzie przyjeżdżać dostawa Kimbera. Nie obchodzi mnie jak, ale masz ją zniszczyć. Zawiedź mnie, a zaraz będziesz mieć kolejny pogrzeb. Dlaczego sam tego nie zrobisz? Bo ty kurwa pracujesz dla mnie. Nie mam zamiaru widzieć tych parszywych mord ludzi Kimbera. Co dostanę w zamian? Gówno! Mogę ci je wystrać i ci przynieść. Rozumiesz? Ilu tam będzie ludzi? Co najmniej 5. Weź tę swoją dziwkę. Może w końcu się coś przyda. Jeszcze raz mnie tak nazwij, a... Spokojnie, Mary. W porządku. Zniszczę tą dostawę. I to mi się podoba. Dobry chłopaczek, Tommy. Widzę, że zabicie swoich ludzi czegoś cię nauczyło. Spadamy są panowie. Cuchnie to gówno, mam dosyć tego miejsca. Mam ochotę zabić tego gnoja. Ja też, Mary. Ale jeszcze nie teraz. Siadajcie, panowie. Nie niszczymy tego. Bierzemy i przejmujemy dla siebie. Dobry pomysł, Tommy. Cholera, jest ich więcej. Cholera. We'll not be moved by it.
Wspaniały spektakl. Pozwoli mi chociaż na chwilę zapomnieć o tej sprawie. Nie sądziłem, że w najbliższym czasie odczuję taką ulgę. Tomasie Shelby. Moja ostatnia dostawa bimbru nie dotarła do mnie na czas. Nie sądzę, żeby było mi ją dane jeszcze zobaczyć. Słyszałem, że grzebałeś w tym palce. Spokój! Jeśli tak, to co z tego? Chyba zapomniałeś, z kim masz do czynienia. Rozmawiasz z samym Billem Kimberem. Radzę ci więcej nie pyskować. Nasza współpraca dobiegła końca. Miałem cię za porządnego człowieka, ale po tym, co zrobiłeś, zmieniłem zdanie. Bardzo szkoda, Billy. Żegnaj. Nawet nie wiesz, ile straciłem na tej dostawie. Pożałujesz tego, Tommy. Jeszcze zobaczysz. Mistrz Czarca, żegnaj. Jeszcze Billy Kimber będzie chciał nas łapać. Świetnie.